pani! Zaraz! Taka ładna pani, a do nas ani ani. Ani ani. I co na zakąskę? Ja to golonkę bym zjadł, jakby była. Dobrze, nowy. Ty zjedz, bo my to zjemy obiad w chałupie, jak do Bobrowiec wrócimy. Nie będziemy tu tracić gotówki na jakieś majonezy. Zakąska obowiązkowa, inaczej nie mogę podać wódki. A golonka to się nie liczy? Jedna golonka to mało, a w ogóle golonka to nie zakąska, tylko danie podstawowe. Szkoda gadania, człowiek. Dwie porcje zimnych nóżek pani daj. I to, co trzeba. I to, co trzeba. I trzy duże piwa pani daj. Żeby gardło potoknąć. No to daj Boże zdrowie. Daj Boże zdrowie. Daj Boże zdrowie. Jest już w wieku rębnym. Pan Sosa w lesie. Jest w wieku rębnym. A co to za huragan przeszedł was zeszłego roku? Mówiła coś babcia Oleńka. Człowieku, pan mówił, że 12 tysięcy kubicznych my zebrali. Same te wiatrołomy. Jakby front przeszedł. Jakby artyleria biła z dwóch stron. Jak przyszli my z siekierami, to nie wiedzieli my, jak to ugryźć. Dobrze, że na las poszło. Bo jakby na wioskę poszło, to Zagłada! Kanada! Tak, tak jest, Kanada. Wasyluk przyszedł. Może by się z nami napił? Nie przyjdzie, jak ja tu siedzę. Obraził się. Po co? To we czwartek było. Nie, w piątek. Pijemy piwo w sklepie i Wasylek musi przeziębiony był, bo stałki czas smarkał i smarkał. No i co, że smarkał? Co w tym złego? Czekaj, durny, ja jeszcze nie skończył. I naraz Wasylek mówi, mnie to ciekawi, skąd się te smarki biero i biero. A ja mówię, pewnie zgubił myśli, Wasylek. To on trach postawił niedopite piwo i poszedł. Honorem się ujął. Obraził się. Widział ja jego na drugi dzień i papierosem go częstował, to nie wziął. Ja rozumiem jego, ale przecież każdemu się wyrwie coś głupiego powiedzieć. Fakt. Nawet księdzu na kazaniu. O! Najgorsze to, że trzeźwy był. Bo jakby ja pijany był, to co innego. Pijanemu dużo można wybaczyć. Pijanemu? Tak. Sprawa jest dosyć poważna. Ale spróbuję załagodzić. Powiem Wasylukowi, że ty go przeprosisz, panie Peresada. Ja mogę przeprosić jego, co mi tam? Ale jak on gniewać się chce, to ja na niego sram. Ja tak jego lubię jak zadrę w dupie. No to na zgodę, panowie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Daj Boże zdrowie. Daj Boże zdrowie. A weźmy. W niemieckie gardło mu poszło. We francuskie dziurkę jemu poszło. Już! Już! Nie bij ty już! Przeszło już! A na drugi raz tak zachłannie ty nie pij, czor. Widział ty, jak krowa ładnie pije? Albo koń. Ale to wodę piją. Jakby wódki im dać, to jeszcze nie wiadomo, jakby było. Mus zapalić. Wódka lubi dym. Podobno. Zabawał nas w rewizji na drugą sobotę. No podobno. To pokulamy. A w tę sobotę? Zabawa dla dzieciarni ma być.
Żeby starsi zobaczyli, jak się można bawić grzecznie i żeby wzięli przykład. Jak to jest z tym przykładem? Idzie z góry czy z dołu? Przysłowie mówi, że z góry. A czasami powinien z dołu iść. Albo z boku. Z boku? To można oberwać w ucho. A z góry butelką w łeb. No właśnie. Mnie to bierze teraz smak na litra. Liter to może za wiele. Jak pan się zapatruje, panie Janku? Słuszna uwaga, panie Wasyluk. Ja to myślę tak, ostatnie pół litra i święto lasu. I święto lasu. Pani! Pół litra to pachnie mi malizną. I co na zakąskę? Zimne nóżki. I oce. Zimne nóżki już wyszły. Wszyscy tylko zimne nóżki, zimne nóżki. To byle co? Byle tanie. Czekaj pan, pani Peresada. Pójdę zobaczyć, co tam mają w akwarium. Nie będziemy tracić gotówki na jakieś majonezy. Tak jest, na majonezy nie.